ruszyły! Nairobi Ross, Echo Fira, ale tam do przodu przesuwa się Raszem. Poranny blask i obejmuje prowadzenie. Poranny blask, Echo Fira, Nairobi Ross, Auza, Naida, Eora. Dalej Ananke na ostatniej pozycji, Polon i wyjście na przeciwległą prostą. Nadar na czele stawki, poranny blask. Poranny blask, na drugiej pozycji galopuje Auza. Poranny blask, Auza, tuż Echo Fira, następnie Nairobi Ross. I tuż przy Nairobi Ross Naida, dalej para Ananke i Eora na ostatniej pozycji w odstępie Apollon. I 1400 metrów do celownika, poranny blask, na drugiej pozycji Auza, nic się nie zmienia. Echo Fira galopuje na trzeciej pozycji, na czwartej Nairobi Ross. Tam piąta, szósta, siódma pozycja, bardzo blisko siebie. Na ostatniej pozycji tylko Apollon nadal. Poranny blask jest na czele. Na drugiej pozycji Auza, trzeci Echo Fira, 1000 metrów do celownika. Nairobi Ross, Eora, dalej Ananke, łeb i daleko za stawką Apollon. I na około 700 metrów przed celownikiem ucieka poranny blask, goni go Auza. Trzecia, czwarta, piąta pozycja bardzo blisko siebie. Echo Fira, Eora, Nairobi Ross, Ananke, mocnym posyle Naida, odstęp Apollon też mocnym posyle i za chwilę wyjście na prostą. Wyprowadza poranny blask przed Auzą. Poranny blask, Auza, taka jest kolejność, na około 450 metrów przed celownikiem. Poranny blask utrzymuje pierwsze miejsce, znakomicie galopuje Echo Fira i Eora. Nairobi Ross jest na piątej pozycji, 280 metrów do celownika. Na czele stawki jest w tej chwili to zdecydowanie Eora. Eora ma przewagę, ucieka, tam walka trwa o drugą pozycję, na około 200 metrów przed celownikiem. Poranny blask jeszcze utrzymuje drugą pozycję, ale tu przy bandzie bardzo mocno atakuje go Echo Fira. Walka jest tylko o drugą pozycję, bo Eora jest zdecydowanie pierwsza i celownik Eora. Echo Fira razem z porannym blaskiem, następnie Naida, Nairobi Ross,